Programy edukacyjne z serii Didakta służą sprawdzaniu wiedzy i umiejętności uczniów. Dla lepszej przejrzystości każdy tytuł podzielony jest na większe całości tematyczne, które z kolei dzielą się na poszczególne tematy. Kiedy wybierzemy już interesujący nas temat, wpisujemy liczbę przykładów oraz typ zadania. Jednym z ulubionych typów zadań są pytania testowe. Wpisujemy imię i nazwisko ucznia, w razie potrzeby możemy ćwiczenie wydrukować. Kiedy klikniemy przycisk Dalej, rozpoczniemy etap właściwych ćwiczeń. Naszym zadaniem jest wybranie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie testowe. W każdej chwili można w razie potrzeby skorzystać z podpowiedzi do danego typu zadania. Wystarczy kliknąć w nazwę ćwiczonego tematu w lewym górnym rogu. Po wypełnieniu testu klikamy przycisk Sprawdź, zlecając w ten sposób programowi sprawdzenie wyników. Poprawne odpowiedzi są zaznaczone znakiem V, tak zwaną fajką. Natomiast odpowiedzi niepoprawne czerwonym znakiem X. Oczywiście zawsze dostępna jest poprawna odpowiedź dla porównania. Osiągnięte wyniki uczniów zapisywane są w oddzielnych tabelach wyników. Innym typem ćwiczeń są połączenia, gdzie w pary łączymy te pojęcia znajdujące się w prawym oraz lewym słupku tabelki, które pasują do siebie pod względem znaczeniowym lub logicznym. Trzecia możliwość ćwiczeń to zadanie Zadecyduj o poprawności, w którym decydujemy, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe bądź nie. Największą popularnością cieszą się ćwiczenia typu pytania z rysunkami, gdzie pytanie testowe wzbogacone jest o fotografię lub rysunek. Wypróbujcie sami, jak łatwo jest pracować z Didakta Online.